Słyszysz mnie? Moja głowa. No i co teraz? A teraz dowiesz się, co masz zrobić. Nigdy się nie wycofywałeś, więc nie cofniesz się również teraz. Dobrze wiesz, że w tym mieście można zginąć, zamawiając taksówkę. Nigdy cię to nie powstrzymywało przed działaniem. I nie powstrzyma i tym razem. Myślisz, że oszukałaś śmierć? To śmierć oszukała ciebie. Jeśli musisz zabijać, to zabijaj. Jeśli musisz podpalić świat, to niech płonie. Dla siebie kolbowy, ani kroku! Wynocha z mojego domu! Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Cyberpunk 2077. Tym razem z dodatkiem Widmo Wolności. Zobaczymy, jak to będzie. Była troszeczkę przerwa pomiędzy odcinkami tym a ostatnim, a to ze względu na to, że były jakieś bugi po wydaniu dodatku i czekałem, aż będzie jakiś mały patch i faktycznie wyszedł niedawno patch z wersją 2.01. Więc mam nadzieję, że większość niedociągnięć i tam błędów zostało wyeliminowanych, ale to o tym się przekonamy, mam nadzieję. Dobra. Co my tu mamy? Widzę, że coś mamy pod telefonem. Mama Bridgie. Chyba właśnie to będziemy musieli wykonać, bo bez tego chyba dalej nie pójdziemy. A więc jednak. Nie mamy wyboru. Udostępnię ci biochip, skoro jesteś w stanie mi pomóc. Dobrze, że zmieniłeś zdanie. Gdzie możemy się spotkać? Przyjdź do kaplicy w Pacyfice i poczekaj przy ołtarzu. Okej. Z tego, co słyszałem właśnie, to musimy przejść misję od Woodu. Co to jest? Czego? Aha. Trutem się zapatrzyłem, no? Zadamy. No i teraz możemy załóg strzelać. Trzeba je teraz doszlifować, tak powiem. Dobra. Leci. Mamy 4 km. To lecimy. Oho, poleci. Ale mamy po rypan od kasy. Sorry. Leź. Kurde, to auto to tak jakby jakieś elektryczne było. Cichutnie. Dobre przyspieszenie ma. Dobra, brawo. Teraz uważać trzeba też na policję. Już słyszałem opinię, że policja, mimo że jest troszeczkę lepsza, to jeszcze brakuje co nieco, żeby naprawdę była taka nie do przejścia. A, mogę jechać? No bo nawet jeżeli uderzymy w radiowóz, to patrzyłem, to się nie zastanie.
Jest tylko znak zapytania. I sobie pojechał. Normalny policjant by po prostu, a on się wystraszył. I uciekł. Nie, no tak nie powinno być. Próbujemy jeszcze raz. Ale to już przejechaliśmy trasę. Dobra. No, on po prostu spierdziela. To jest. Nie o taką policję walczyłem. No, to samo jest z takim autem. No właściwie jest zwykłym mieszkańcem tego miasta. Mieście. Nie umiem jeździć, no kurde wieczorem. Dobra. Nie szalej! Pogięło! O. Orki się nawet zaczęły tworzyć. Obszar Glen. Ładna pogoda przy tym. Bardzo nawet miasto. Mogę zrobić tę misję, bo inaczej chyba nie mamy dostępu do tej nowej dzielnicy. Dopiero później do nas zadzwoni nieznany jego. Uda jeszcze w tym odcinku dojść do nowego DLC i grać, ale może, chociaż też nie, bo tam jest dość długa fabuła i wyjąłby to cały odcinek, co tego sobie zorientowałem już, nie warto byłoby tego przerywać. Nam szybko pójdzie, to... Gdzie to było? Na dole? Na dół. Sorry! Już cię tak wystrasz. To zapopieprzona dzielnica. No dobra, dziesiątka. O, tu jest. Ja. O Jezus Maria. Nie o to mi chodziło. Za długo nie gra jakoś grę. Będę chwa! Zabij je! Ano kurde! Znowu. Czy ja tu mam granaty? Dodatkowy. Będę kłam! Zobaczcie! To jest nie takie śkiepki, to... Łegubę! Zawrócone.
Zar. Cholera. Co się nam dzieje? Dobra. Różne grafiki. Zatem 1. Arty. A. Jeżeli kartą stało do zdjęcia. Mamy broń. To jestem. Jakim cudem Placid nie wiedział nic o biochipie? Nie rozpoznał go na skanach? Niewielu naszych wiedziało o akcji w Konpeki. A Placid jest od prostych rzeczy. Przyjemne takie miejsce. Niczym. Gdzie idziemy? Zobaczysz. Tajemnicza jest. Oho. Agent Netwatchu nie zorientował się, że masz biochip? Dałeś się przeskanować? Nie. A co? To by utrudniło sprawę. To dawny tunel metra. Nie, to część międzykontynentalnej sieci maglewu. Kiedyś łączyła wszystkie stany. Po wojnie rozpadła się tak samo jak się. Ville Courant. Kościół tylko, prowadzimy cię w cyberprzestrzeń. To najlepsze środowisko do interakcji z siecią konstruktu. No dobra. To znaczy, że macie własną wersję interfejsu Symtechu. Mamy własną wersję wszystkiego. Nie używamy techu z Night City. Startali. Jaką mam gwarancję, że stamtąd wrócę? Będziesz cały czas w wewnętrznej warstwie naszej fortecy danych, pod kontrolą. Pod waszą kontrolą. Gdybyś wiedział, kogo jeszcze możesz spotkać w cyberprzestrzeni, nie byłbyś taki wybredny. O, zaciekawiłaś mnie. Bardzo bym chciał się dowiedzieć, kogo tam mógłbym jeszcze spotkać. Czym to się różni od zwykłej eksploracji sieci? Interfejs pozwoli ci zobaczyć warstwy danych z sieci bezpośrednio i w uporządkowany sposób. To, co widzą zwykli netrunnerzy, to tylko mapa. Nie mogą zobaczyć głębokiej sieci, bo ogranicza ich własny sprzęt. Chwila. Najpierw chcę wiedzieć, po co wam Johnny. Chcemy skontaktować się z Alt Cunningham. Wiemy, że była związana z Silverhand. Alt? Relik, który trzymała u siebie Arasaka, to nasz jedyny trop. Alt Cunningham. Słyszałem o niej. O! Niby gdzie. Jak od kogo mogłem słyszeć? Tylko i wyłącznie od Johnny'ego. Johnny mi o niej mówił. Ale niewiele. Johnny? Okej, Vi, chyba musisz jej powiedzieć. O czym? O nas. No, chyba warto. Konstrukt Johnny'ego jest aktywny. Mogę z nim swobodnie rozmawiać. Temu też się przyjrzymy. Myślisz, że mam halucynację? Rozmawiam z wymyślonym przyjacielem?
Niewiele wiadomo o tym, jak engramy mogą współistnieć z ludzką siecią neuralną. No to powiem ci tak. Człowiek wychodzi na tym średnio. Średnio wychodzi. Przykładem jesteśmy my. W jaki sposób chcecie skontaktować się z Alt? Spróbujemy wyodrębnić unikalny fragment engramu Silverhanda zapisanego na biochipie. Alt na pewno go rozpozna. I jeśli po tylu latach spędzonych za Blackwallem zostało w niej coś ludzkiego, odpowie. Zaraz, nie było mowy o tym, że planujecie się przebić przez Blackwall. To teraz już wiesz. Tutaj. Powiem szczerze, nie podoba mi się to za bardzo, no ale jak się nie zgodzimy, no to... Moment, ja mam wejść do tej wanny pełnej lodu? Chyba ty żartujesz. No na co czekasz? Aż lód się roztopi? No byłoby miło, byłoby cieplej. Czym tak naprawdę jest Blackwall? Wiem, że... Wiesz tyle, ile mówi wam Netwatch. Jedyna zapora sieciowa oddzielająca nas od dzikich powojennych SI. Wielkie zwycięstwo ludzkości. Tak, to brzmi jak Netwatch w przerwie na reklamę na kanale czwartym. Tak naprawdę Blackwall to sztuczna inteligencja o warunkach brzegowych ustawionych tak, by nie przepuszczać nic z jednej strony na drugą. Gdyby SI myślały jak ludzie, pewnie nazwałyby go zdrajcą. No dobra. Od Alt. Jeli? Czego chcecie od Alt? Tylko ona będzie w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo za Blackwallem. Gdy nadejdzie zmiana, chcemy być po stronie wygranych. Zmiana? Kiedy powstał Blackwall, wszyscy myśleli, że wystarczy postawić ściany grubego, czarnego lodu, żeby odciąć się raz na zawsze od dzikich SI. A jednak, przy obecnym zaawansowaniu technologii, jesteśmy o krok od powtórzenia tamtej katastrofy. Korporacje nawet nie zdają sobie z tego sprawy, ale my tym razem będziemy przygotowani. No właśnie. Przynętasz Johnego. No na co czekasz? Aż lód się roztopi? Wygląda na to, że masz być przynętą. Pasuje ci to? Okej, rób wszystko, co mówi. O! Okej. Właśnie, to już powiedziałem wcześniej. Teraz nie widzę pokusy. Nie mów, że mam tam wejść. Musimy cię przygotować do połączenia z cyberprzestrzenią. Nie jesteś przyzwyczajony do takich przeciążeń neuralnych. Nie kombinuj, tylko rób, co mówi. Nie mam zamiaru swajczyć się tam razem z tobą. I to taki... słowa mi wleciało. No na co czekasz? Już. Okej. Ajajaj. Reszcie mnie przechodzą. Okej. Co teraz? Kurna, jeszcze lodu. Czaj, broży. Coś się dzieje. Dobra, kim jesteśmy? Dobra, czynnik ludzki. Porozmawiaj z MVP. Okej. Gdzie jesteśmy? To nasz BBS, forteca danych. Pomost do głębokiej sieci. To wszystko wygląda, jakby było żywe. Cyberprzestrzeń jest w nieustannym ruchu. Oddycha. Interfejs dostosowuje zmienny przepływ danych do możliwości twojego mózgu. Ty jesteś szczególnym przypadkiem. Czyli ty widzisz teraz coś innego niż ja? Tak. Ale cyberprzestrzeń zawsze jest piękna. To co teraz? Możemy zaczynać. Wszystko jest gotowe.
Żeby pobrać fragment konstruktu, wzmocniliśmy twoje połączenie z siecią neuralną Silverhanda. Musimy znaleźć dane, które odnoszą się bezpośrednio do Alt. To powinno potrwać. Brigitte? Dobra, cofamy się do tyłu. Co jest? To jest też... A, robot! Aha, okej. Okay. Co to było? Kurwa, przeholowałeś! Co będzie następnym razem? Kurwa, wciągniesz na scenę jakiegoś korpa? Oblejesz benzyną i podpalisz? Skurwielu! To nie jest tylko twój zespół. Ale proszę nie wyzywać mnie. Dobra, podejdźmy. Wszystkich nas pociągniesz na dno. Nie będzie resztaki! Wiesz, po co to robię? Żeby wkurwić Arasakę i wreszcie zarobić kulkę? Tylko ty masz jakiś problem ze mną. Bo reszta już nie wierzy, że da się z tobą normalnie pogadać. Odjebało ci. Może mi odjebało, ale wiem co robię i... Ty pier... Dzielaj. Ale tylko ja mam jakiś pomysł na ten zespół. A jeśli nie masz lepszego, to się po prostu odpierdol. Dokładnie. Kurwa. Koncert? Czy Kerry? A? Śpieszymy się? Jesteś strasznie nabuzowany. Zabawa na 102. To było dobre. Szkoda, że nic z tego nie będzie. Ajajaj. Zawsze musisz wszystko spierdolić. Każdy kurwa dobry moment. Twój moment, chcesz powiedzieć. Czasami straszny z ciebie skurwiel, Johnny, wiesz? Strasznie się dzisiaj przypierdalasz. Dać ci coś na wyluzowanie? Nie tylko dzisiaj. Po prostu jesteś odporny na subtelne aluzje. I co?
Nagle przestało ci się podobać. Tak cię to zaskoczyło. Chyba, kurwa, wiedziałaś, na co się pisze. Wiesz co, Johnny? Naprawdę nie miałabym problemu z tym, gdybyś był narcystycznym, charyzmatycznym sukinsynem z własną wizją. Ale? Ale to fikcja. Tak jak ten koncert, jak cały samuraj. Nie jesteś rockerboyem, Johnny. Równie dobrze mógłbyś stać na ulicy, jak te naćpane oszołomy i krzyczeć śmierć Arasace. Wydaje ci się, że mnie rozgryzłaś. Wydaje mi się, że dobrze wiesz, o czym mówię, ale sam przed sobą też udajesz. Udawanie akurat wychodzi ci zajebiście. Jesteś tchórzem jak Kerry. Tylko ja mam jaja, żeby się postawić Arasace. I to was przeraża. Jasne, Johnny. Nikt cię nie rozumie. Właśnie w tym problem. Chyba coś ci się pomyliło. Przychodzisz tu, żeby się ze mną pieprzyć, a nie robić mi psychoanalizy. Wydaje mi się, że skończyliśmy, więc możesz wypierdalać. Ostro, ostro był. Wydawało mi się... Nic już nie mów, okej? Po prostu się zamknij. Jesteś beznadziejny. Kurwa. Gówno o mnie wiesz. I nic nas nie łączy. Yeah. Dokąd idziesz? Jestem umówiona. Silverhead, Halt! Gotemy to są! Daruj sobie! I'm looking out for action. Guess I'm on a roll. Jak myślisz, kiedy ci przejdzie? Chodźmy stąd. Johnny, może napijesz się z nami? Spierdalaj. Ale jest ostry, co? Puszczaj! Johnny! O kuźwa, skroił mnie. Nie! Mnie! Johnny! Puszczaj! Nieźle cię załatwili, co? No proszę, budzimy się. Kopę lat, Johnny. Ile to już? 2 tygodnie, odkąd ostatnio cię składałem? Tęskniłem. Gówno prawda. Nawet nie zadzwoniłeś, głupi sukinsynu. A miałeś przyjść na kontrolę. Jest dla mnie jak syn. Właśnie widzę. Jak to tam wygląda? Wsadziłem ci do dupy tyle rurek, że następnym razem mogę cię przerobić na ekspres ciśnieniowy. Bardzo śmieszne. Wtedy szło wątrobę, bo twoja rozpadła się jak papierowa torba pełna gówna.
No to teraz będę żył wiecznie. Dobrze się składa. Co z Alt? Z kim? Dziewczyna, która ze mną była. Przywiózł ciebie i tylko ciebie. Kurwa, zabrali ją. Nikt nic nie widział? Jego pytaj. Mówi, że nazywa się Thompson. To byłeś ty, tam Watson? Musimy pogadać. No dobra, jakoś to się trzyma. Spróbuj się oszczędzać, chociaż kilka godzin, potem szwy powinny już trzymać. Aha. Johnny? A chuj tam, i tak mnie nie posłuchasz. Mów. Chodziło im o nią. Ty po prostu byłeś w domu. A ty stałeś sobie i patrzyłeś na to wszystko jak ostatni chuj. Gdybym się wtrącił, rozwaliliby nas obu. Widziałeś, jaki ten gość miał refleks? Taki tech nie leży na ulicy. Miałeś szczęście. Taki materiał. Szkoda tylko, że ktoś go wepchnął do furgonetki i odjechał. Zamierzasz coś z tym zrobić? To chyba twoja dziewczyna, co? Nie twój jebany interes. Nie jesteś pewny? O to chodzi? Słyszałem, że mieliście z tym problemy. I naprawdę nie interesuje mnie, jak to z wami jest. Tylko czego chciała od niej Arasaka? Alt nie ma z tym nic wspólnego. Porwali ją, bo chcieli się dobrać do mnie. Ty w ogóle wiesz, że ona jest jedną z najlepszych netrunnerek na rynku? No i? Ma cokolwiek wspólnego z Arasaką, poza tym, że posuwają Johnny Silverhand? Dotąd pracowała dla ITS. Napisała dla nich sporo kurewsko dobrego czarnego lodu. Nie do obejścia. Nie do podrobienia. A teraz chcę jej Arasaka. To była zwykła międzykorporacyjna ekstrakcja. To z tobą miała się spotkać Alt? Chciała, żebym jej pomógł. To nie był pierwszy raz, kiedy próbowali ją porwać. Poprzednio miała szczęście. Bała się i przyszła z tym do ciebie? Tak. I zaczynam rozumieć, dlaczego. Okej, to czego od niej chcą? Kojarzysz SI, które nazywają Soul Killerem? Nawet jak na miejską legendę, to strasznie chujowa nazwa. Soul Killer naprawdę istnieje, a Arasaka właśnie zakontraktowała netrunnerkę, która napisała ten program. Teraz będą mogli użyć Soul Killera dla własnych celów. Potrafisz to sobie wyobrazić? Arasaka będzie nie do ruszenia. Soul Killer wypłaszczy każdego netrunnera, który spróbuje przedrzeć się przez jego lot. Widziałem na własne oczy, jak to wygląda. Nie ma żadnych fizycznych uszkodzeń systemu nerwowego. Aktywność mózgu po prostu nagle się urywa. Jakby ktoś wyciągnął wtyczkę. Albo wyrwał duszę z ciała. Resztę możesz opowiedzieć mi po drodze. Co? Nie wierzysz mi? To jest bardzo proste. Arasaka chciała mnie sprowokować i udało im się. Jesteśmy w tej sytuacji, tak na dobrą sprawę można powiedzieć. Podejrzewam, że będziemy chcieli Alt ratować, wyrwać. Wyjść z gabinetu Reaper do... No dobra. To co? Idziesz ze mną? Gdzie? Do Arasaka Tower. Odbić Alt. We dwóch? Pojebało cię? Po drodze zahaczymy o Atlantis. Mam tam swoich ludzi. Dobra. Poczekam w samochodzie. Pośpiesz się. Poczekasz ile trzeba.
Gdzie jest Rogue? Na górze. Leż i nie fikaj. Dobra, idziemy na górę. Silverhand! Mam tu rachunek z twoim autografem! Widziałeś Rogue? Jest na górze. Ale słyszałem, że już nie... No to źle słyszałeś. Kurno! Johnny, pomóż mi! Już to gada. Podobno ze mną nie gadasz. Teraz gadam. A teraz? Spierdalaj. O kurna, do rany przyłóż. A, to będzie ta row. I... On już nie pracuje tam. Potrzebuje nazwisk. Chyba widziałeś, nie z kim rozmawiał. O, co jest, kurwa? Tyle wystarczy, żeby odświeżyć ci pamięć. Tak, to ja. Nie, nie. Zatrzymaj butelkę. Chuj, no. Co robi wcześniej. Wypierdala. Johnny? Superhead. Jest sam z tego, co widzę. Engels, jak tam? Mają tam jakieś prywatne spotkanie. Jest tam Rogue? Tak, ale... Wiem, prywatne spotkanie. Spokojnie. Będę królewsko dyskretny. Nienawidzę tego miasta. I ty... Johnny. Ciebie nie znam. Nie szkodzi. Najważniejsze, że wszyscy znają Johnny'ego Silverhanda. Marnujesz mój czas. Potrzebuję twojej pomocy. Czekamy na klienta, któremu zależy na dyskrecji. Chyba już nie przyjdzie. No to nie mamy po co tu siedzieć. Też mam dla was zlecenie. Pilne i dobrze płatne. Ile? Nie wtrącaj się, to nie twoja sprawa. Moja, bo Rocker właśnie wyciągnął portfel. Kurwa, nie rozumiesz? Tu nie chodzi o żadne zlecenie. Pogrywa ze mną. Ostatnim razem... To tym razem będziesz mądrzejsza. I weźmiesz pieniądze z góry. No. To ile? Chodzi o Arasakę. Więc rozumiem, jeśli wolicie się wycofać. Jeśli chciałeś mnie zainteresować, udało ci się. Jeśli chciałeś zbić cenę, nie bardzo. Przecież wy tylko szukacie okazji, żeby się naparzać z korpami. Ale nie za darmo. To dobre dla Rocker Boyów. To ważne. Pieniądze nie grają roli. Aha, czyli albo masz forsy jak lodu, albo myślisz, że nie dożyjemy wypłaty. Dlatego pójdziesz z nami. Stoi. Stoi. Widzę, że to rzeczywiście pilne. Kurwa, Johnny, miałeś ogon. Kurwa. Silverhand? Pójdziesz z nami. A zaprowadzicie mnie do Alt? Tak myślałem. Chcecie się bawić? Ze mną? Jesteś kurewsko popularny. Nadciągaj to broń. Dobrze! Tak, trzymaj! Z lewej i z prawej! Atakujcie! Ryjka! Helikopter? Serio?
Znowu ty wkurzyłeś, Johnny! Straty, mamy straty! Chłaniaj mnie przez chwilę! Razem! Trochę mi tego brakowało! Zajebiście! A? Jest to jeszcze tylko ludzie. Odchłaniajcie mnie! Nie macie. Zaraz wracam do gry! A? Idziemy tam. Spadamy. Już nie żyjesz, śmiecie. Zabij! Jestem pod wrażeniem! Serio! To nie może tak wyglądać! Raz, raz, raz! Nie! Kurwa, to windy! Musimy to... No i zajebiście! Windy wygadasz, ale szkoduje. Skupcie się do cholery! Szybko, wskakuj do windy! No. Kogo jeszcze? Mamy kłopoty. Założę się, że na dole też będziemy nas czekać. Aha, to na pewno. Zaparkowaliśmy na zewnątrz. Idziesz? Thompson czeka na mnie w samochodzie. Media nie znasz. Ej, zostaw trochę dla mnie! No to strzelaj! Nie, nie ma mi. Ogień, ogień, ogień! Mamy dla nas, uważaj! Głową, głową! Kurna, to brzmi jakoś nie, aż brakująco dobrze. Jestem pod wrażeniem, serio! Ja też. Ja też jestem pod wrażeniem. Helikopter może zaraz tu wrócić. Jest? Wo. Ruszajcie, nie ma nam co zacząć. Będziemy tuż za tobą. Sosa. No dobra. To Arasaka, kurwa. Nie mogą załatwić samochodu, bo będziemy utopieni. Kłaniam cię! Dobry jest.
wolny. Za dobrze szło. Helikopter może zaraz tu wrócić. Aha, czyli od początku, to rozumiem, dobra. Szybciej. Samochodu, bo będziemy utopieni. Szybcie przeładu. Jakby tak wolno jechali. Jak ci idzie? Zaparkuję gdzieś i możemy spokojnie pogadać. No, raczej śmigłowców nie będzie. Ciągnąć za Arasaki? Alt Cunningham. Netrunnerka z ITS. Mhm. Ach tak? Na pewno przewieźli ją do wieży. Coraz lepiej. Jak niby chcecie to załatwić? Macie jakiś plan? Chcemy odwrócić ich uwagę. Zrobić trochę szumu. Zadzwonię do Nancy, żeby zorganizowała jakiś porządny tłum. Zagramy Arasace pod samym oknem. Tak, że wylecą szyby. Wszyscy zapamiętają ten koncert. Dokładna liczba rannych zamieszkań nie jest znana. Pod Arasaka Tower są nasi reporterzy, którzy są zgodni w jednym. Tłum został odurzony substancjami psychoaktywnymi. Nieźle. Cały czas nagrywasz? Tak, a co? Chcesz powiedzieć parę słów do kamery? Aha. Rób swoje i nie wchodź mi w drogę. Dobrze znasz tego Thompsona? Nie, a co? Nie podoba mi się. Media przynoszą pecha. Co? Może się tak pechowo złożyć, że ktoś zobaczy nagrania, na których włamujemy się do Arasaka Tower. Będziemy się tym martwić, jak stąd wyjdziemy. No dalej, nie mamy dużo czasu. Teraz musimy... No, okay. Będzie ostro. A teraz się... Zaraz tu będą. Zgotujcie się. Namierzam cel!
Bokiem, kurwa, bokiem! Tak jest! Patrz na tamtego skurwiela! Jest mój! Na wojnie 12! Rozpierdol ich! 5 sekund i wchodzimy. Gotowi? Kontakt. Widzisz to? Jest jeden kierunek! Do przodu! Kurde, dobrze, jeden strzał. Gościa nie ma. Czasem się jednak na coś przydajesz. Otwieram ogień! O, będzie ostro. Idę na niego! Już nie żyję! Na razie to wy nie żyjecie. Jeszcze co? Ktokolwiek? Nie? Tak myślałam. Widzę, że skoczo. Trzeba rozwalić te wieżyczki! Okej, to musi być gdzieś tutaj. Działko, uważaj! Widzisz to? To co jest? Dobra, to tutaj. Kurwa, te drzwi są tak opancerzone, że przydałby się czołg. Co robimy? Ja spróbuję. Nie damy rady, czytamy. Technika. A! Te cztery? Masz. Teraz widzę, po co go wzięliśmy ze sobą. Idealnie. Dobra. Uważaj! Gotowi? Rydzia! Ej! Zostaw trochę dla mnie! O, ten jest jakiś szybki. O, był chwilu łebek. Jest jeden kierunek! Do przodu! Dobra, skoro mówisz do przodu, no to lecimy do przodu. Patrz na tego skurwiela! Jest mój! Jest mój! Kuba już nie ma. No to jest za jakiś w jakiś... Robocop, do jasnej cholery. Chcesz jej teraz przeszkadzać. Co zrobiliście z Alt? Pracuję nad projektem swojego życia. Zejdź mi z drogi. Hej. Słyszysz mnie? Alt. Johna? Alt. Nie rób mi tego. Kurwa! Johnny. Co robisz? Dalej nagrywasz. Tylko tyle możemy zrobić. Nie zmień! Ona nie... Baka, za dużo nagrywania żeś uczynił. Zostaw go! Chcesz go zatłuc na śmierć? Sorry, emocje. Musimy iść! Johnny! Ona nie żyje!
No, mów, bo pękniesz. Co się potem stało z Thompsonem? Nie wiem. Już nigdy nie pracowaliśmy razem. Może dlatego, że spuściłeś mu w pierdol, bo chciałeś się na kimś wyżyć. Od początku chciał wykorzystać historię Alt. To, że Arasaka ją wypłaszczyła, było dla niego jak jebany prezent. Kurwa, sam by ją załatwił, żeby tylko mieć lepszy materiał. Nie powiedziałeś mi wszystkiego, Alt. No, na przykład czego? Że byliście razem. Że to ona stworzyła Soulkillera, że nie żyje. Jak ma nam niby teraz pomóc? Zza grobu? Ona nie umarła. Udało się uciec. Widziałem ciało. Alt przeniosła się do sieci. Wciskasz mi kit. Słyszałem już sporo historii o genialnych netrunnerach, którym się to udało. Ale jakoś nie sądziłem, że kolejną usłyszę od ciebie. Nie musisz mi wierzyć, dopóki robisz dokładnie to, co mówię. Kiedyś o tym dowiedziałeś? Alt trochę później nawiązała ze mną kontakt. No, i co powiedziała? Że jest uwięziona w sieci Arasaki, ale nie mogą jej skrzywdzić. I że nie powinienem już jej więcej szukać. Ale dlaczego? Poprosiła mnie, żebym ten jeden raz odpuścił. Bo przecież dość już zginęło ludzi na darmo. I co zrobiłeś? Na początek zorganizowałem 2 ładunki termonuklearne. I wróciłeś do Arasaka Tower. A Rogue znowu poszła z tobą. Dobrze jej płaciłem. Sam powiedziałeś, że była najlepsza. Mogła przebierać w zleceniach. Ale z jakiegoś powodu pracowała dla Rocker Boya z życzeniem śmierci, który ciągle zbierał łomot od Arasaki. To były inne czasy. Wtedy najemnicy nie sprzedawali się korporacjom. Wystarczyło krzyknąć, że idziemy dojebać Arasacy i wszyscy mieli mokro w gaciach. Rogue też. Skąd wiesz, że Alt jeszcze istnieje? Minęło 50 lat, a ty siedziałeś zabutelkowany w Mikoshi. Mówią dopaść Netwatch albo Arasaka. Próbowali. Ale nigdy dotąd nie mieli do czynienia z wolną SI, która wie, jak myśli człowiek. Kiedy szukali jej na orbicie w Kryształowym Pałacu, ona już była daleko i budowała miasto duchów dla Kang Tao. Voodoo Boys wierzą, że Alt jest teraz za Blackwallem. Tam, gdzie nikt nie może jej dosięgnąć. I Brigitte jest gotowa przedrzeć się na drugą stronę, byle tylko nawiązać z nią kontakt. Trochę cię to przerasta, co? Tylko chwilę. W jakim stanie jest konstrukt? Ocalało wystarczająco dużo danych, by przekonać Alt, że jest autentyczny. A co to niby znaczy? Dla mnie to trwało trochę dłużej niż chwilę. Zdążyłem zobaczyć spory kawałek życia John'ego. I Alt. To mogło się zdarzyć. Dane dotyczące Alt wiążą się ze szczególnie silnym śladem pamięciowym konstruktu. Wspomnienia musiały wywołać intensywną odpowiedź emocjonalną, rzutowaną na twoją świadomość. Rzeczywiście. Emocji było sporo. Udało się? Tak. Wyodrębniliśmy odpowiedni fragment engramu Silverhanda. Jesteśmy gotowi do nawiązania kontaktu z Alt. Musimy zejść głębiej. Dalej nie ma już żadnych granic. Co tu się kuźwa dzieje? Poza Blackwallem. Niewielu udało się przedrzeć na drugą stronę, ale nikt stamtąd nie wrócił. Rozumiem, że to jest Blackwall. Czyli tak naprawdę nie wiecie, co jest po drugiej stronie.
ale niedługo się przekonamy. Te kształty, które widzę... To dzikie SI. Szukają przejścia. Ja wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Zanim przejdziecie przez Blackwall, usuń konstrukt Johnego. To nie my przejdziemy przez Blackwall. Ty przeniesiesz kod na drugą stronę. Kurwa, mogłem się domyślić. Nigdy nie zamierzałaś mi pomóc. Teraz to już nie ma znaczenia. Doprowadzisz to wszystko do końca. I co? Kobiety mali Freda, że tak powiem. Znaczy, to jeszcze nie do końca. Okej. W tej chwili chyba nie bardzo mam inne wyjście. Idź! Może Fred mali? Jak mam przejść na drugą stronę? Brigitte? Johnny nam w tym pomoże. Ależ to ponuro. Halt. Jest i nasza Alt. Johnny. Nie możesz tu zostać. Czego? Alt Kanimga. Joris? Mamy dodatkowe obciążenia sieci. Co się dzieje? Włamali się do naszych BBS-ów. Nie mamy z tym nic wspólnego. Network. Co? Co się kurwa dzieje? Hakerzy pieprzeni. Tutaj Network nie może mnie dosięgnąć. To naprawdę ty? Co się tam w ogóle stało? Nie mogłaś z nimi walczyć. Tym razem Network był dobrze przygotowany. To robota Mosleya. A to skurwiel. Co z Brigitte i Voodoo Boys? Musiałam ich zlikwidować. Network wykorzystywał ich BBS. To znaczy, że wszyscy nie żyją. Chyba nie będziesz ich żałować. Czyli ich BBS wcale nie był taki bezpieczny. Ha! A to ci dopiero historia. Czyli ich jednak Fred wydymał. Twój ślad w cyberprzestrzeni jest interesujący. To ja ściągnąłem tu Network. Ich agent musiał podrzucić mi jakiś program śledzący. Udawał, że tylko usuwa wirusa Voodoo Boys, ale przy okazji podsunął Vi własny syf. W ten sposób dotarli do ciebie. To nie ma znaczenia. Cała sieć została zniszczona. Alt. Skoro wyciągnęłaś nas stamtąd, to znaczy, że między nami wszystko w porządku? Rozpoznałam kod twojego engramu, ale nie wiem, po co tu jesteś. Żeby dać ci szansę odwdzięczyć się za uwolnienie Zarasaka dałem. Vi, to jest Alt. Najlepsza netrunnerka w Night City. Alt, to jest Vi. Musisz uratować mu życie. Witaj, Alt. Jak widzisz, Johnny ma już to wszystko obmyślone. Pytanie tylko, czego chcesz w zamian za pomoc? Propaganda Netwatchu odnosi skutki. Wydaje ci się, że jestem demonem, z którym podpiszesz pakt. Ja tylko próbuję przeżyć. Nie mogę ci pomóc. Nie możesz czy nie chcesz? Mogłabym spróbować, ale nie mam dostępu do tak zaawansowanej technologii. No i... Jesteśmy w punkcie wyjścia. Niepotrzebnie ryzykowałeś. Ciekawe. Brigitte mówiła, że sama mogłaby mi pomóc. Voodoo Boys cię oszukali. Dlaczego nie jestem zdziwiony? No dobra, a Mikoshi jest dostatecznie zaawansowane dla ciebie? Gdybym mogła dostać się do Mikoshi, już dawno przestałoby istnieć. W takim razie deal wygląda tak. My wpuścimy cię do Mikoshi, a ty pomożesz Vi. Umowa stoi? Najlepsza netrunnerka w Night City nie umie się włamać do Mikoshi? Dobrze mnie tam znają. Mikoshi jest obudowane czarnym lodem, dedykowanym specjalnie dla mnie. Coś jak Basia krzyty na miarę. A ja nigdy więcej nie dam się tam zamknąć. Co konkretnie możesz dla mnie zrobić?
Jeśli użyję Soulkillera z Mikoshi, staniesz się konstruktem i będę mogła rozłączyć twoją sieć neuralną i Johnego. Później wgram twój engram z powrotem do ciała. To znaczy, że mnie uratujesz, ale po drodze umrę? Twoja świadomość zostanie zapisana w formie danych, a cała reszta przestanie istnieć. Jaka reszta? Dusza. To nie ja nazwałam mój program Soulkillerem, ale o to właśnie chodzi. Kurwa, nawet nie chcę słuchać tych bzdur. Vi przecież wróci do swojego ciała, tak? Nic się nie zmieni. Wszystko się zmieni. I sam dobrze o tym wiesz. Okej. Czyli mamy plan. Jak zamierzasz dostać się do Mikoshi? Stworzyłam całe armię, którym się to nie udało. W sieci. Stworzyłaś je w sieci. My z kolei stawiamy na czynnik ludzki. Załatwimy ci to wejście do Mikoshi. Johnny trochę się zagalopował. Wiem, że niezbyt mu ufasz, ale daję ci słowo. Znajdziemy taką drogę do Mikoshi, żeby cię nie narazić. Mam wrażenie, że ja i czynnik ludzki mamy jednak coś wspólnego. Zgadzasz się? Tak. Jeśli znajdziecie dojście do Mikoshi, przygotuję program, który pozwoli poruszać się w ich sieci. Kiedy będę już gotowy, jak mam się z tobą skontaktować? To adres BBS, przez który możesz bezpiecznie ze mną rozmawiać. Alt, zanim odejdziesz, musimy porozmawiać. Sami. To nie jest możliwe. No, interesująca historia. Sam bym tego lepiej nie wymyślił. Należało się skurwielom. Też się cieszę, ale spadajmy stąd. A, tak. Został jeszcze Placid. Mamy tu jeszcze mapę. Oni tutaj spadali. Uwaga! Informacja ściśle tajna. Identyfikatory agentów polowych prowadzących nadzór bieżących operacji Netwatch. Aha, to są ich... Okej. Okay. Pozwolicie, że tego nie będę czytał. A, dobra. Mało istotne w sumie dane. A, tu jeszcze pominęłem. A, też jest popiniałe. Okej. Nic nie zostawiamy, bierzemy wszystko. Wyłazimy. O. Saka pasina. Dafe punalgade saka pasina tinelu. Ah!
że normalnie się tędy wyjdzie, a tu te takie rzeczy. Dobra. Szybko. Za odważnie poszedłem. A ja tu jeszcze raz. Co jest? Okay. Dobra, nie będę już tu zbierał niczego. Thank you.
wezmę. Jest to. Życia, na C, no tak. Nie ta broń. Co?
wychodzimy z tego budynku. Popatrz tylko na to. Widzisz? Co za skurwysyny. Chciałbym dostawać dolca za każdym razem, gdy nienawidzisz skurwieli. Myślisz, że to zabawne? Rozejrzyj się. Zobacz, co zrobili z tą dzielnicą. No? Wyrzuć to wreszcie z siebie. Przecież widzę, że coś ci chodzi po głowie. Cały czas próbuję się rozgryźć. Chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia. Na początku myślałem, że po prostu masz pecha, ale obserwowałem cię i już wiem, gdzie tkwi twój problem. Jesteś chłopakiem z Badlandów i całe życie polegałeś na wsparciu rodziny. W Night City stałeś się nikim. Możesz co najwyżej okradać kosiarzy. Straszny z ciebie chuj. A z ciebie straszna pizda. Może w gruncie rzeczy tworzymy dobraną parę. Sporo wiesz na temat mojej przeszłości. Miałem przebłyski twoich wspomnień tak samo jak ty moich. Boję się, że przyjdzie taki moment, gdy twoje wspomnienia będę traktował jak swoje własne. Kurwa! Jeśli to działa w obie strony, to będę musiał żyć ze świadomością, że dałem się wyruchać Deshaunowi. A jak się żyje w moim ciele? Masz chujowe nawyki. Cały czas czuję się do czegoś zmuszany. Jest też wkurwiający lak pomiędzy widzeniem i dotknięciem. Gdy bierzesz do ręki kubek, mijają wieki, zanim poczuję ciepło Kiedyś odpalałem jednego szluga od drugiego. Teraz cały czas jestem na głodzie nikotynowym. Stopniowo się przyzwyczajam, ale jest parszywie. Czy to będzie niezauważalne? Czy kiedyś będę się dziwił, jak mogłem bać się tej zmiany? Wiem tylko, że najgorsza rzecz, jaką można zrobić człowiekowi, to zabrać mu tożsamość. Powiedz, czego ode mnie chcesz, ale tak naprawdę. Musisz mi pomóc załatwić porachunki za Rasaku. Tylko tyle. Tylko tyle. Oho, oho. Chcesz dokopać Arasakę? Ja nie chcę umrzeć. Wygląda na to, że obaj mamy jasno sprecyzowane cele. Na dodatek zbieżne. Ty potrzebujesz dotrzeć do Mikoshi, żeby się uratować. Ja, żeby je zniszczyć. A ty znowu swoje. Chodźmy do Mikoshi, zastrzelmy system. Powiem ci, dlaczego chcę zniszczyć Arasakę. I powiem to tylko raz. Chcesz usłyszeć? Powiedz. Widziałem, jak korporacje zabierają farmerom wodę, a potem ziemię. Jak zmieniają Night City w maszynę do łamania ludzi. Do drenowania ich z pieniędzy, ze szczęścia, z marzeń. Od dawna kontrolują nasze życie, a teraz chcą sięgnąć po nasze dusze. Przesadzasz. Wi, gówno wiesz i gówno rozumiesz. Ja wydałem im wojnę nie dlatego, że uwiera mnie kapitalizm i nie z żalu za dawną Ameryką. To jest wojna ludzi przeciw systemowi, który wymknął się spod kontroli. Walka z pierdolonymi siłami entropii, rozumiesz? Zrobię wszystko, żeby ich pokonać. Jeśli trzeba będzie zabijać, to będę zabijał. Jeśli będę potrzebował twojego ciała, to wezmę je sobie. Kurwa! Jeszcze nie rozumiesz. Ale przyjdzie na to czas. No i dobra. W tym momencie ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. I spotykamy się w następnym. Prawdopodobnie już zobaczymy dodatek Phantom Liberty. Widmo ciemności. Pierwsze akcje. Na pewno będę musiał się dostroić, bo tam już przelewek nie ma. Więc nic nie jest przebaczalne. Dobra, jeszcze raz. Dzięki serdeczne. Łapka, jakieś komentarze, które poprawią statystyki. Bo zawsze komentarze są dla statystyk.
No i jeżeli chcecie być na bieżąco, to polecam kliknąć w subika. Dobra, trzymajcie się, do następnego, hej!